Po sporych opóźnieniach kończy się remont ulicy Dworcowej w Bytomiu. Wykonawca zgłosił już miastu, że inwestycja może przejść odbiorem. Miasto jednak wykryło drobne usterki i dało wykonawcy 2 tygodnie na ich usunięcie. Paweł Jędrusik. Czas remontu ulicy Dworcowej w Bytomiu był dla wielu mieszkańców uciążliwy. Teraz na próżno już tu szukać ciężkiego sprzętu. Nie ma też zbyt wiele hałasu. Efekt mieszkańcom się podoba. No, jak zakończę, to będzie bardzo fajno. A ładnie już to wygląda? No, przynajmniej idzie przejście, jeśli to już jakoś się można poruszać po tej ulicy. Piękna jest, piękna. Już inna jak była. Cieszy oko? Proszę? Cieszy oko? Pewnie. Naprawdę ładna. A bardzo mi się podoba, bardzo. Nie zahaczam butami, bardzo mi się podoba. I przyjemnie. Ładnie jest, lepiej jak było, na pewno. Te utrudnienia, uciążliwości przeszkadzały? Tak. No przesunęło, ale teraz nie będzie tak dojechać można było, nie? Dojść do lekarza czy coś. Pod koniec ubiegłego tygodnia wykonawca, którym jest firma Hucz, poinformowała miasto, że jest gotowa do odbioru inwestycji. Inspektorzy z Bytomia wykryli jednak elementy do poprawy. Na ich poprawę firma ma 2 tygodnie. Przede wszystkim zwróciliśmy uwagę wykonawcy na konieczność dokonania korekt brukarskich, na konieczność poprawy mocowania niektórych ławek, niektórych donic, wymianę włazów kanalizacyjnych, które są spękane, ale też na konieczność dokończenia prac związanych z montażem słupków ograniczających wjazd na ulicę Dworcową. Pierwotnie remont ulicy Dworcowej miał zakończyć się pod koniec 2022 roku. Terminy były jednak przesuwane, a ostatni z nich nakazywał finisz prac w maju. W czerwcu prezydent Bytomia poinformował, że miasto zamierza naliczać wykonawcy kary za opóźnienie. Mowa o nawet kilkudziesięciu tysiącach złotych za każdy dzień zwłoki. Koszt inwestycji to około 26 milionów złotych.